Jakiej reakcji to zaraz wszyscy oczywiście opowiedzą, a do panów, do państwa dyspozycji prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygarowski, wiceburmistrz Wojciech Trzciński oraz uczestnik wyprawy Grudziądzanin Lech Kaczyński. Przedstawiać szerzej chyba nie trzeba. Kilka słów od każdego z uczestników, oczywiście pytania od państwa, następnie podpiszemy deklarację, o tym również goście powiedzą. Pan prezydent Maciej Glamowski, kilka słów powitania i tej całej też tutaj akcji od strony miasta. Tak, bardzo serdecznie witam państwa, oczywiście witam głównych bohaterów dzisiejszego spotkania, panów burmistrzów, no i Lecha Kaczyńskiego, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Szanowni państwo, bardzo ciekawa inicjatywa, o której panowie oczywiście opowiedzą. Jak Wisła jest ważna dla Grudziądza, dla rozwoju Grudziądza. Właściwie od wieków jest czymś, co jest impulsem w rozwoju naszego miasta. I to zarówno gospodarczo, jak i rekreacyjnie. Dlatego warto o tym przypominać. Tym bardziej, że miasto od wielu, wielu lat zaczyna jakby odwracać się znowuż do Wisły. Więc w wielu aspektach funkcjonowania naszego pięknego miasta. Dlatego kiedy dowiedziałem się o tej akcji, oczywiście zaraz bez żadnego zawahania zdecydowałem się tą akcję oczywiście popierać, jak i w niej uczestniczyć. Może nie tak aktywnie jak pan Lech Kaczyński, który płynie z tą ekipą i jakby wspiera ją, ale także bardzo godnie jak zawsze reprezentuje Grudziądz. I bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli podpisać wspólnie tą deklarację, o której oczywiście powie pan burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnerowski. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, dziękujemy za tak ciepłe i sympatyczne przyjęcie w Grudziądzu. Dodam, że to moje rodzinne miasto, więc czuję się tu... My ściśle współpracujemy, wymieniamy doświadczenia. Wielokrotnie się spotkamy, rozmawiamy. Dziękuję panie prezydencie za również ciepłe przyjęcie pomysłu, wzięcie udziału w projekcie i podpisanie deklaracji. Szanowni państwo, tak jak pan prezydent powiedział, dla Grudziądza jest ważna Wisła, ale również Jezioro Rubińskie i Jezioro Wtarte. Tak? Dla Golubian jest to Dwęca, dla nas mieszkańców Wąbrzeźna, miasto Wąbrzeźno, przyjazne wody, miasto Trzech Jezior, są to nasze jezioro Zamkowe, Sitno i Frydek. I to nie tylko o wodach powierzchniowych chcemy rozmawiać w tej deklaracji, je podkreślać i ich rangę, ale również o wodach podziemnych, również o retencji, również o znaczeniu wody dla życia organizmów, również o bioróżnorodności. I w deklaracji tak naprawdę w trzech punktach, ale te punkty są nieco rozwinięte. Zbieramy zbiór myśli i zadań dla samorządów, które warto wymieniać, warto wspominać i warto realizować. To są zadania nie wystane z palca, nie kosmiczne, nie jakoś kosmicznie drogie czy skomplikowane inwestycyjnie, ale to są zadania, które bardzo często robimy. Jesteśmy dzisiaj w 7 jednostce samorządu terytorialnego, od startu w ubiegły piątek. 205 km trasy dzisiaj jest, także 200 ponad kilometrów wiosek za nami. I to są bardzo cenne spotkania, bardzo cenne rozmowy i wymiana doświadczeń. I tak naprawdę, przyglądając się jeszcze raz tej deklaracji, rozmawiamy, że tak naprawdę wiele rzeczy z tych wymienionych deklaracji my już robimy. Ale warto sobie założyć taki może trochę kaganiec, czy może krawat na szyję i wiedzieć, że my musimy to robić, my musimy o tym rozmawiać. I też mi osobiście bardzo zależy na tym, żebyśmy na niwie tej deklaracji zbudowali pewną platformę i płaszczyznę do rozmów, do dyskusji, do wymiany doświadczeń właśnie o wodzie i o jej znaczeniu. I tu tak naprawdę chyba najważniejszym aspektem tych naszych rozmów o wodzie będzie bezpieczeństwo i jakość życia naszych mieszkańców. Bo zapewniając retencję, zapewniając wodę w miejscu, unikamy suszy. Poprawiając jakość wody gruntowej, czy dbając o niemarnowanie wody, poprawiamy stabilność i zapewniamy, że tej suszy i wody w terenie nie zabraknie. I te myśli, te pomysły zebraliśmy właśnie w tą deklarację. Ja się bardzo cieszę, że Grudziądz również chce z nami tutaj do tego projektu przystąpić. Jest to trzecie co do wielkości miasto, bo już podpisaliśmy tę deklarację i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Dzisiaj jesteśmy w Grudziądzu, także niezmiernie się cieszę, że przystąpimy razem do tego projektu. Mam nadzieję, że z tego będą fajne, ciekawe pomysły, fajne, ciekawe inicjatywy. I no może nie chciałbym deklarować dokładnej daty, ale bardzo nam zależy na tym i będziemy dokładali wszelkich starań, żeby we wrześniu tego roku, być może na Światowy Dzień Rzek, mieć już gotowy film promocyjny, mieć pewne podsumowanie i rozpocząć tak naprawdę takie rozmowy, o ile oczywiście pandemia nam to pozwoli, rozpocząć rozmowy grupowe w szerszym gronie, bynajmniej tych chociażby 13 samorządów, które tą deklarację podpiszą. Niemniej jednak będziemy bardzo zabiegać o to,
aby samorządy się przyłączały. To nie jest katalog zamknięty, czy ograniczeń nie ma żadnych. Także liczymy, że nie 13, a 30, a może i więcej samorządów do tej akcji się przyłączy. Także raz jeszcze dziękuję za udział w projekcie. Raz jeszcze dziękuję za tak wspaniałe przyjęcie nas w Marinie w Grudziądzu, bo tak naprawdę ta wyprawa ma nieco charakter survivalowy. My sypiamy, płyniemy kajakami, sypiamy w namiotach, sypiamy też na brzegu Wisły. Taki plan mieliśmy tutaj, żeby nie złamać tej zasady. Niemniej jednak propozycja skorzystania z klimatyzowanych pokoi była tak kusząca, że... Szczególnie przy dzisiejszej pogodzie. Pewnie. No, dokładnie. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam serdecznie Państwa. Panie Prezydencie, raz jeszcze chciałem podziękować za gościnność i potwierdzić słowa burmistrza, że dzisiejszy nocleg tutaj w tej marinie to dla nas wielka przyjemność. Proszę Państwa, cały program, cały projekt tak naprawdę powstał mniej więcej kilkadziesiąt lat temu. To pomysł Wąbrzeźna Żąda Dostępu do Morza był takim pierwotnym pomysłem, który rok temu chcieliśmy zrealizować, bo ten projekt miał być rok temu. Natomiast no wszystko oczywiście popsuła pandemia i ten projekt został przesunięty o rok. W tym roku doszła druga, ta myślę bardzo wspaniała idea ekologiczna, dbajmy o H2O. Ale powiem tak historycznie, jak doszło do powstania tego hasła Wąbrzeźna Żąda Dostępu do Morza. To było hasło, które było kiedyś napisane na murze w Wąbrzeźnie. I to hasło rzeczywiście ludzie prawdopodobnie napisali zupełnie przypadkowo, z takim uśmiechem na ustach, jak Wąbrzeźno może mieć dostęp do morza. Okazuje się, że ten dostęp jest. Ten dostęp jest poprzez Wąbrzesko, niewielką, małą rzekę, Strugę Wąbrzeską, następnie Drwęce, Wisłę i jesteśmy już w Bałtyku. Jeżeli chodzi o Strugę Wąbrzeską, ta rzeka jest, proszę Państwa, rzeczywiście no, w pewnym sensie ściekiem. To jest rzeka cienka, wąska, zabagniona, zamulona. My szliśmy tam rzeczywiście pokonana w błocie. 30 km pokonaliśmy w 2 dni i autentycznie była to droga przez mękę. Drwęca to jest fantastyczna rzeka, przepiękna rzeka. Tam to była wielka przyjemność tę rzekę pokonywać. A następnie wkroczyliśmy na Wisłę. Na Drwęcy mieliśmy przyjemność nocować w Golubiu-Dobrzyniu. A na Wiśle już zanocowaliśmy w Złotorii, następnie byliśmy w Solcu Kujawskim, po drodze odwiedziliśmy Bydgoszcz, wczoraj byliśmy w Chełmie i tak naprawdę dzisiaj z Chełma wyruszyliśmy w kierunku Grudziądza, gdzie jesteśmy dzisiaj i cieszymy się, że możemy tutaj gościć. Jutro wyruszamy do Gniewu, następnie do Tczewa, a z Tczewa do Mikoszewa i patrząc na prognozy, które są obecnie, bardzo obawiam się jutrzejszego dnia. Mam nadzieję, że uda nam się, mimo tego, iż prognozy pokazują pogodę, no taką powiedzmy słabą, ponieważ burze i wiatr na pewno mogą nam w tym bardzo mocno przeszkodzić. Także program to program, który będzie trwał do soboty. W sobotę prawdopodobnie wkroczymy do Mikoszewa, a następnie wypłyniemy jeszcze na morze. Prawdopodobnie nie kajakami, tylko wypłyniemy tratwą, ponieważ nasza taka tutaj infrastruktura obejmuje tratwę i obejmuje jeszcze motorówkę, a więc tym całym sprzętem docieramy do każdej miejscowości i w sobotę powinniśmy być już w Morzu Bałtyckim. Dziękuję bardzo. Pierwsze wrażenia z sprawy, Tomek dołączył kilka dni temu, tak? No, jak już coś muszę powiedzieć, to powiem skąd się wziąłem. W końcu jestem mieszkańcem Grudziądza, to Wąbrzeźno zorganizowała tę imprezę. Kiedyś pan Wojtek zapraszał mnie na organizowany przez niego festiwal takich podróżników, wspinaczy, alpinistów do Wąbrzeźna. Byłem tam gościem parę razy tego festiwalu. Stąd się poznaliśmy. Później usłyszałem o tym napisie, który się tam gdzieś na jakimś budynku, garaż, nie wiem co to było, pojawił Wąbrzeźno Żąda Dostępu do Morza. Skoro ono się stało bazą takiej imprezy, pretekstem do stworzenia takiej imprezy, to sobie pomyślałem, świetne hasło,
skoro władza czuje tego plusa, to z chęcią do nich doszusuję. No i tak to się zaczęło. W zeszłym roku impreza nie doszła do skutku, w tym roku telefon, że w tym roku będą organizować. Chciałem płynąć od początku z nimi, także tą strugą. Niestety ja startowałem w jakimś tam ultramaratonie, 640 km. Ledwo moje nogi nie doszły do siebie. No i zaraz po przyjeździe z tego ultramaratonu w poniedziałek, godzinę miałem czasu na spakowanie rzeczy. Podwieziono mnie do Solca, no i od Solca płynę z nimi. I jest wspaniale. Nie tylko panowie szefowie, ale także panowie siedzący tam obok. Same równe chłopy, świetne towarzystwo, płynie nam się pani. Bardzo dobrze. Jedna pani, tak? Także mam nadzieję, że dotrwamy razem jeszcze te ostatnie dni i wylądujemy w ujściu Wisły do Bałtyku. Zwłaszcza, że wszystko jest wspaniale zorganizowane. Nie ma to jak samorządy lokalne. Ja polityką się nie zajmuję, natomiast jak widzę, jak to wszystko jest zorganizowane, jak te samorządy potrafią sobie pomagać, jak samorządy w poszczególnych miastach traktują i goszczą tych wszystkich tutaj zgromadzonych ludzi, no to jestem zbudowany. I uważam, że przyszłością Polski jest taka ścisła współpraca samorządów, a nie jakichś tam partii politycznych. Dziękuję. Thank you.